Dzień dobry Państwu. Zapraszam do Bielskiego Centrum Kultury. Tym razem wiosennie, w miesiącu marcu. Bardzo obfitym w miesiącu. Myślę, że Państwo znajdziecie coś dla siebie. 7 imprez muzycznych, 1 impreza teatralna, więc wybór jest bardzo duży. Rozpoczynamy 6 marca koncertem Gary Moore Tribute Band. Jego syn przyjeżdża, Jack Moore, i wszystkie najsłynniejsze utwory muzyczno-wokalne Gary Moore'a będą zaprezentowane w Bielskim Centrum Kultury 6 marca o godzinie 19 i serdecznie zapraszam. Koncert dla wszystkich, muzyczna ballada Europy, orkiestra Piotra Sadowskiego, muzyka hiszpańska, Espania Ole. Serdecznie zapraszam, 11 marzec, godzina 18. 13 marca o godzinie 19 chcę Państwa zaprosić na wydarzenie wyjątkowo kulturalno-muzyczne. Tym razem będzie to największy chór rosyjski z Moskwy, chór Piatnickiego. Akademicki chór, znakomitych wykonawców, znakomite głosy, ale nie tylko chór. Jest orkiestra instrumentów ludowych, będą również tańce. Chór Piatnickiego z Moskwy, 13 marzec, godzina 19. Serdecznie zapraszam. Tym razem zaproszenie dla dzieci, ale i rodziców. Poranek muzyczny, 15 marzec, godzina 11. Super wirtuozi, Maciej Cisowski, orkiestra. Same niespodzianki, duża przyjemność. Zapraszam całe rodziny 15 marca na godzinę 11 na kolejny poranek muzyczny do Bielskiego Centrum Kultury. Spektakl teatralny Lotto, 17 marzec, godzina 18. W wykonaniu znakomitych warszawskich aktorów będzie Radek Pazura, Edyta Herbuś, Joanna Kurowska. Myślę, że bardzo refleksyjna i dobra komedia pod tytułem Lotto. O tym, Szanowni Państwo, że wszyscy pragniemy wygrać wielką sumę w Totolotka, ale kiedy już to się stanie, to nastręczają się różne problemy i refleksje. I o tym właśnie jest ten spektakl. Serdecznie zapraszam, 17 marzec, godzina 18. 10 tenorów, światowy projekt, wyjątkowy koncert. Myślę, że każdy znajdzie swój przebój w tym koncercie. Operowy, operetkowy czy muzykalowy. Serdecznie zapraszam, 19 marzec, godzina 18 do Bielskiego Centrum Kultury. Na coś wyjątkowego chciałem Państwa zaprosić 22 marca na godzinę 18. Piosenki z górnej półki. Piosenki Osieckiej, Młynarskiego, Przybory. W wykonaniu znakomitych aktorów, wokalistów Mariana Opani, Piotra Machalicy, Andrzeja Strzeleckiego, ale i młodych wykonawców. Myślę, że tam Państwo znajdą swoje piosenki. W Polskę idziemy, Panowie czy Adios Pomidory. Także naprawdę wyjątkowy, artystyczny koncert 22 marca, godzina 18. Bardzo serdecznie zapraszam na koncert dawno niewidzianej, niesłyszanej w Bielsku Ani Marii Jopek. 27 marzec, godzina 19 do Bielskiego Centrum Kultury. Będzie to koncert pod tytułem Przestworza. Najnowszy projekt muzyczny Ani Marii Jopek. Po koncertach z Bradfordem Marsalisem, z muzykami kubańskimi. Tym razem polscy muzycy, znakomici, najlepsi. I myślę, że koncert jak zwykle pani Anny Marii Jopek będzie wyjątkowy w Bielsku. 27 marzec, godzina 19. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Kłamią mi co dzień, wyszepczą słowa o kochaniu twych ust mnie. Cię nabierze moc, choć wiem, że kłamią, często brak mi słów.